Jest 13 marca, z grupą doświadczalników firmy Bayer znajdujemy się na polu rzepaku, na którym analizujemy stan fitosanitarny i stan po przezimowaniu. Bardzo często rolnicy mają dylemat wiosną, czy pole nadaje się do dalszej uprawy, czy należy z tej uprawy zrezygnować i dokonać przesiewu. Taką przyczyną tych dylematów z jednej strony często bywa ostra zima, gdzie następują duże przemarznięcia rzepaku. W tym naszym konkretnym polu, na którym jesteśmy, tym dylematem jest bardzo duże zróżnicowanie wschodów w okresie jesiennym, który przypadł na bardzo trudną, bardzo suche warunki pogodowe, w związku z tym tylko część roślin zdołała wykiełkować i w tym momencie trzeba taką decyzję podjąć. Z jednej strony na tym polu mamy do czynienia z pięknie wykształconą rośliną rzepaku, rozetą rzepaku, która ma ogromny potencjał plonowania, natomiast z drugiej strony są to maleńkie roślinki, 3-4-listne, które właściwie w warunkach ostrej zimy nie powinny w ogóle przezimować. Po tej łagodnej zimie są i musimy zdecydować, co z takim rzepakiem robić. Gdyby na polu dominowały tylko takie maleńkie rośliny, nie byłoby dylematu. Należałoby takie pole zlikwidować czy przesiać, bo te rośliny nie gwarantują żadnego plonu. Natomiast z chwilą, gdy jest to mieszanina roślin bardzo ładnie wykształconych, możemy przyjąć, jeśli te duże, ładnie wykształcone rośliny stanowią co najmniej 10 sztuk na metrze kwadratowym, w zupełności jest to ilość wystarczająca, żeby taki rzepak wytworzył ładny, zwarty łan, dający dobry poziom plonowania. W sytuacji, kiedy mamy niewielką liczbę dobrze wykształconych roślin na metrze kwadratowym, musimy zrobić wszystko, żeby zapewnić tym roślinom, tym nielicznym roślinom, jak najlepszy rozwój, i tu kłania się możliwie wczesne i zwiększone nawożenie nie tylko azotem, ale również składnikami potrzebnymi rzepakowi, takim jak magnez, siarka, które będą stymulować dalszy rozwój tego rzepaku, pozwolą na bardzo silne jego rozkrzewienie i rekompensatę plonu w tych miejscach, gdzie małe rośliny są w stanie tego dokonać. Na przykładzie tej rośliny, gdzie oprócz typowej dla rzepaku jesiennej rozety liści jest już mnóstwo bocznych pędów, które lada moment wytworzą bardzo silnie rozkrzewione rośliny i w dużej części będą rekompensować niedobory roślin w miejscach sąsiadujących. To właśnie dodatkowe nawożenie czy dodatkowa ochrona również będzie nam stymulować i pozwoli na wytworzenie bardzo dobrego plonu mimo tej słabej obsady, którą mamy w tym momencie do czynienia.